Putin nie jest chorym człowiekiem, on jest fanatykiem idei ruskiego miru. Łukaszenka nie jest wygodnym partnerem dla Putina, on cały czas podskakuje. Mnie się wydaje, że Putin ma w zanadrzu kilka nowych Łukaszenki. Rosja dzisiejsza nawiązuje nie do Związku Sowieckiego, nie do idei komunistycznej, a do idei carskiej Rosji. Z Białorusinami, no poszło łatwiej, a z Ukraińcami nie idzie i prawdopodobnie nie pójdzie. Profesor Mikołaj Iwanow z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam wszystkich widzów, słuchaczy. Co Władimir Putin, no w zasadzie co Rosja Władimira Putina chciałaby zrobić z Białorusią? Zaraz wyjaśnię, dlaczego pytam o Białoruś, ale jaki Putin ma plan na ten kraj? Nie na Ukrainę, z którą toczy wojnę, a na Białoruś. Na Białoruś. No nie spodziewałem się tego pytania, ale mnie się wydaje, że Putin jest zainteresowany całkowitym podporządkowaniem Białorusi. Ale co jest ciekawe, że to nie jest przyłączenie Białorusi do Rosji, natomiast wykorzystanie w interesach Rosji i Białorusi jako państwa teoretycznie niepodległego. Ja bym powiedział, że Putin chce odbudować taki mniejszy, no większy po prostu nie da się, bo część Związku Sowieckiego, byłego Związku Sowieckiego, to już państwa są w NATO i dlatego to te państwa. Natomiast Białoruś byłaby bardzo ważna dla Rosji jako członek Organizacji Narodów Zjednoczonych, jako państwa niepodległa. I na tej drodze Putin rzeczywiście osiągnął już bardzo dużo. A panie profesorze, a proszę nam wyjaśnić, dlaczego Władimir Putin chciałby, no, żeby Białoruś nie była włączona, nie była wciągnięta do Rosji? Po co utrzymywać taką fikcję? No bo to jest bardzo wygodnie. Stalin w swoim czasie zgłosił do Organizacji Narodów Zjednoczonych 16 republik związkowych. No i wyglądało, że do Narodów Zjednoczonych w 1945 roku mogą przyjąć. No wtedy Stany Zjednoczone zaprotestowali i przyjęli tylko trzy państwa. Republiki, które oczywiście nie były niepodległe. Ukrainy i Białoruś. A przez to Związek Sowiecki miał w Organizacji Narodów Zjednoczonych trzy głosy. To się liczy. No i w tym momencie Białoruś też. Ta fikcja niezależnej Białorusi, Białoruś mówiąca całkowicie po rosyjsku, Białoruś, która zapomniała o swojej własnej kulturze, całkowicie zrusyfikowana Białoruś, a jednocześnie mająca status niepodległego państwa, mnie się wydaje, że dla Putina to byłoby bardziej wygodne. Chociaż trudno, nie mogę wejść do głowy Putina, co on tam kombinuje. Może teraz Putin jest nieprzewidywalny i całkiem możliwe, że zadecyduje o przełączeniu Białorusi. Panie profesorze, nie pytam o Białoruś przypadkiem, pytam dlatego, że od wielu dni mnożą się informacje o tym, czy Aleksander Łukaszenka jest zdrowy, czy nie jest zdrowy. No i pojawia się pytanie, co by Putin zrobił, gdyby Łukaszenki nie było? Może wykorzystałby właśnie ten moment? Mnie się wydaje, że Putin ma w zanadrzu kilka nowych Łukaszenki i na pewno, bo są taka informacja, no nie wiem, czy to są prawdziwe, czy nieprawdziwe, o tym, że Łukaszenka nie jest wygodnym partnerem dla Putina. On cały czas podskakuje. Putin prawdopodobnie chciał większego zaangażowania Białorusi w wojnie na Ukrainie. Łukaszenka się opiera. Może ten, który będzie na miejscu Łukaszenki, będzie bardziej uległy Putinowi. I taki człowiek prawdopodobnie już jest gdzieś tam. I są takie informacje, że ta choroba Łukaszenki jest nieprzypadkowa, że może został otruty, bo na Białorusi odbyło się kilka takich zagadkowych śmierci, a Putin jest znany, że on jest człowiekiem bardzo pamiętnym. Byłych agentów KGB praktycznie zabija na całym świecie, nie krępuje się z tym. Dlaczego nie spróbować zabić Łukaszenka
i to zabić w taki sposób, kiedy nigdy to nie zostanie udowodnione. Mnie się wydaje, że Łukaszenka teraz po prostu stoi przed Putinem na kolanach, ale to jest w związku z bardzo trudną sytuacją z samej Białorusi. Bo Łukaszenka nie ma poparcia własnego narodu, a jeszcze większy procent Białorusinów opiera się w wojnie na Ukrainie. No Białorusini to nie są Rosjanie. Nie są Rosjanie, oni nie mają takiej choroby imperialnej. Oni zawsze byli jakby podbitą częścią Rosji. Tym bardziej, że pamiętajmy, że Białorusini trzy razy więcej mieszkali w jednym państwie z Polską niż teraz z Rosją. 500 lat Białorusini byli częścią Rzeczypospolitej jako Wielkie Księstwo Litewskie, a z Rosją to ostatnie 200 lat. I to jest u Białorusinów zakorzenione. Tym bardziej, że Białoruś, ona jakby podzielona na pół. Zachodnia część, ona jest bardziej katolicka. Pamiętajmy, że każdy trzeci Białorusin to jest katolik. To jest i na Białorusi nie ma niechęci między katolikami i prawosławnymi. Tam nie powstał osobny naród, tak jak w Jugosławii. Serbi i Chorwaci rozmawiają w jednym języku, ale jest dwa narody. Halo, halo, panie profesorze. Czy my się słyszymy? Przez różnicę, no mówię o tym, panie profesorze, a proszę nam wyjaśnić, a skąd te imperialne marzenia u Rosjan? Jak to w zasadzie wyjaśnić? No bo to jest coś, o czym Władimir Putin bardzo często mówi, no zresztą mówi wprost, że upadek Związku Radzieckiego to największy dramat w historii Rosji. No nie, no to jest historia, to trzeba brać całą historię rosyjską. Od Iwana Groźnego, od chrztu Rosji. I Rosja cały czas się powiększa praktycznie. Ostatnio po rewolucji bolszewickiej Rosja trochę się zmniejszyła. Odpadła Polska, odpadła Finlandia. Ale później Stalin odbudował praktycznie całą imperium. Podporządkując, nawet powiększył, można tak powiedzieć, tego imperium. Na przykład tam niektóre regiony w Azji nigdy Rosją nie byli. Chodzi o taką Republikę Tuwa, która została przyłączona do Rosji. No i później z Polski, Polska nie została przyłączona, ale z Polski zrobiono takiego satelita rosyjskiego. Także ta choroba imperialna w narodzie rosyjskim, w każdym Rosjaninie, no może nie w każdym, ale w większości, ta choroba imperialna ma zakorzenione od stuleci i leczenie Rosją od tej choroby imperialnej, które rozpoczęło się po upadku Związku Sowieckiego, była bardzo krótkotrwała, bardzo nieskuteczna i później Putin teraz odbudowuje tą świadomość imperialną. I ta świadomość imperialna w dzisiejszej Rosji to jest jedno z takich filarów jego totalitarnego ustroju, jego totalitarnego reżimu. Także nie da się, żeby wyleczyć Rosję z choroby imperialnej, na to potrzebne kilka pokoleń, tak podejrzewam. I to nie jest tak proste. Panie profesorze, a jak wygląda ten nowy Związek Radziecki według pomysłu Władimira Putina? To znaczy, które kraje on by chciał przybliżać do Rosji, na które kraje by postawił? No bo tak jak pan profesor powiedział, kraje bałtyckie odpadły, bo są w NATO. Pan na pewno zna jednego z największych pisarzy rosyjskich, Aleksandra Sołżenicyna. Aleksander Sołżenicyn to jest taki guru Putina, który napisał w swoim czasie takie, ja nie wiem, esej, jak nam odbudować Rosję. No i Sołżenicyn opisał o tym, że i mnie się wydaje, że Putin to próbuje odbudować, nie wychodzi. No po pierwsze, to jest Ukraina, to jest Białoruś i to jest Kazachstan, część Kazachstanu. Tak napisał w swoim czasie Sołżenicyn. Mnie się wydaje, że Sołżenicyn to jest taki swoisty ojciec duchowy dla Putina, to jest rosyjski nacjonalista. Mnie się wydaje, że kraje bałtyckie, Litwa, Estonia, to jest
o tym można zapomnieć, Putin to odpuścił. Prawdopodobnie Kaukaz jest bardzo trudno do opanowania, ale na razie trzyma się i Putin po prostu kupuje ten region dla siebie, dla Rosji. No natomiast Ukraina, Białoruś, no Putin cały czas mówi o tym, że jesteśmy jednym narodem. Z Białorusinami, no poszło łatwiej, a z Ukraińcami nie idzie i prawdopodobnie nie pójdzie. No zobaczymy, jak ta wojna się potoczy. Mnie się wydaje, że Putin jest w takiej slepej uliczce. Panie profesorze, a można powiedzieć, że Władimir Putin to wszystko robi, żeby zapisać się na kartach historii Rosji? Że on tak nie, to no, sobie wymarzył? To jest już w pana pytaniu już jest odpowiedź. Oczywiście Putin jest chory na taką wielkość. On oczywiście chciałby zapisać się jako człowiek, który po Jelcynie, który po Gorbaczowie, który zgubili Rosję, który zgubili Związek Sowiecki, który zgubili. On chce to odbudować. Może w mniejszym stopniu, ale on chce to odbudować i jako ten nowy odnowiciel Rosji wejść do historii. To jest jego, on w to wierzy, tak mi się wydaje. Putin nie jest chorym człowiekiem, on jest fanatykiem idei ruskiego miru. Do ruskiego miru według Putina należą Ukraińcy, należą Białorusini, może część Mołdawii, Mołdawian mówiących po rosyjsku. Zresztą wpływy w Mołdawii rosyjskiej są dość duże. Ostatnie informacje mówią o tym, że gdyby byli w Mołdawii dzisiaj wybory, Mołdowa przeżywa teraz bardzo ciężki kryzys ekonomiczny. No i to gra oczywiście dla Putina. Także w Mołdawii sytuacja też jest bardzo trudna dla tych ludzi, którzy dążą, żeby Mołdawia została krajem europejskim i przyłączyła się do Unii Europejskiej. Ale sytuacja jest tam też trudna. Panie profesorze, jeżeli mówi pan, że Putin chce być zapamiętany jako ten, który odbudował Wielką Rosję, no to kto jest jego polityczną, historyczną inspiracją? Właśnie czasy carów Rosji? Gdybyśmy zabrali wszystkich widzów wirtualnej Polski do Moskwy, no to dla 99% to byłoby po prostu szok. Kreml dzisiaj wygląda jakby otoczony pomnikami carów rosyjskich. Tu jest pomnik Aleksandra I, tu Aleksandra II i te carowie rosyjscy. Mnie się wydaje, że takim swoistym to może być Mikołaj I dla Putina. No, za Mikołaja I, po zwycięstwie nad Napoleonem, Rosja była takim żandarem Europy. To jest właśnie powstanie listopadowe, zdławienie powstania na Węgrzech. I praktycznie rzeczywiście Rosja była w tym momencie na równi z Wielką Brytanią, taką dwa supermocarstwa praktycznie. Jeszcze Stany Zjednoczone nie byli supermocarstwami i Putin, mnie się wydaje, ten Mikołaj I dla niego jest takim górem. No to też Aleksander II też może być dla niego takim człowiekiem. Do pomniki tych ludzi wokół Kremla praktycznie. I takie wrażenie, że Kreml już nie ma nic poza gwiazdami na tych wieżach kremlowskich. No już nic po komunizmie tam nie zostało. Tam odwrotnie, to jest imperium. Rosja dzisiejsza nawiązuje nie do Związku Sowieckiego, nie do idei komunistycznej, a do idei carskiej Rosji. To jeszcze tylko, panie profesorze, brakuje, żeby Władimir Putin właśnie carem się ogłosił. No na razie załatwia sobie kolejne prezydentury. A wie pan, że głosy o tym, że trzeba ogłosić Putina carem w Rosji, to się wydawało, że dziwnie. Ale to są głosy, no i o tym mówił Żyrynowski, którego uważa się za takiego proroka, który wszystko widział, wszystko przewidział, że wojna z Ukrainą była nieunikniona, że tą wojnę trzeba było rozpocząć wcześniej, że Putin zrobił pomyłkę, że w 2014 roku
nie rozpoczął wojny przeciwko Ukrainie, kiedy Ukraina była w rozsypce. Także takie głosy o tym, że Putina trzeba ogłosić carem. No mnie się wydaje, że Putin w dzisiejszej Rosji ma nawet większą władzę niż rosyjski car. No praktycznie jego władza w dzisiejszej Rosji no jest władzą totalitarną. Po prostu władzą absolutną. Panie profesorze, no ale nie warto przecież... jak go nazywać, czy carem, czy pierwszym sekretarzem, czy prezydentem. On ma rzeczywiście pełnię władzy. Panie profesorze, władzy. Ale przecież młodzi Rosjanie wiedzą, jak wygląda Zachód, jak się żyje na Zachodzie. No i chyba przynajmniej część czuje, że to, co słyszy z mediów propagandowych, nie jest prawdą. A i tak... No dlatego ja... Tak, dlatego ja powiedziałem, że w Rosji powinno zmienić się parę pokoleń. No bo poparcie dla Putina wśród młodych, no to mnie się wydaje minimalne. Są oczywiście młodzi, którzy chodzą na manifestacje i popierają Putina, ale niech pan zwróci uwagę, 2 miliony prawie Rosjan zagłosowało, zaprotestowało przeciwko wojnie na Ukrainie nogami. Ludzie uciekają z tego kraju. I wśród młodych ludzi, jak poczytać na internecie, i to ludzie ryzykują, piszą, protestują, także młode pokolenie to nie jest pokolenie Putina. Rozmawiać z młodymi dla Putina to jest porażka, jest bardzo trudno, bardzo trudno. No i mam nadzieję, że jeżeli nic strasznego się nie stanie na Ukrainie, że tym bardziej, że jeżeli jeszcze Rosja wniesie porażkę, to ten proces ucywilizowania albo demokratyzacji Rosji będzie przyspieszony. Chociaż nie jestem optymistą, że to stanie za następnego pokolenia. Mi się wydaje, że to będzie pokolenie moich wnuków. To znaczy, że panie profesorze, Rosja że zrobi się demokratyczna. Demokratyczna Rosja to kwestia kilkudziesięciu lat, ale kilkudziesięciu lat zmian, nieustannych zmian, a nie tego, co jest dzisiaj. No ale tak, na razie Rosja jest, no ja nie wiem jak to nazwać, w rozsypce, demokracja rosyjska jest w głębokiej ofensywie, w defensywie, także siły demokratyczne w Rosji na razie są zgniecione przez Putina. Panie profesorze, mówi pan o tym, że Rosjanie, niektórzy Rosjanie przynajmniej przeciwko temu, co się dzieje w Ukrainie, protestują w ten sposób, że wyjeżdżają i widzi to też Władimir Putin, bo też podejmuje decyzję, aby ten odpływ Rosjan zatrzymywać, nie pozwalać po prostu na ucieczkę, wyjazdy, miganie się od frontu. Tak, i to jest dziwnie, że Putin, może dziwnie, ale może rzeczywiście, że to jest jego no taki krok dość mądry. On traktuje to jakby oczyszczenie, to, że ludzie wyjeżdżają z Rosji, a wyjeżdżają elity. To znaczy Rosja traci ogromne młodych ludzi, zdolnych ludzi. I wyjeżdżają ci ludzie, którzy mogą pracować wszędzie. Ci, którzy wyjeżdżają i chętnie wynajmują wielkie korporacje, oni dostają wizy. No, praktycznie na całym świecie. Na przykład ja wśród swoich znajomych moskiewskich nie mam zwolenników Putina, ale starsi ludzie zostają, ale ich dzieci już teraz i nawet... Ostatnio moi znajomi z Moskwy, dzieci wyjechali do Stanów Zjednoczonych. No Stany Zjednoczone niby nie dają wiz dla Rosjan, ale dzieci wyjechali do Kirgistanu i tam w ambasadzie amerykańskiej dostają wizę. A te dzieci to są komputerowcy, no bo przecież... Ale panie profesorze, to Władimir Putin boi się tych uciekających elit albo... boi się utraty tych zasobów, tych ludzi? Czy właśnie cieszy się, no bo uznaje ich za... no trochę zdrajców, skoro we mnie nie wierzą i w mój pomysł. I to jest takie bardzo takie ciekawe pytanie i bardzo ważne pytanie, które pan zadał. Chodzi o to, że Putin traktuje wyjazd tych ludzi jakie wielkie oczyszczenie Rosji. On mówi bardzo dobrze, że wyjeżdżają.
wreszcie pozbędziemy się tych, którzy nas nie popierają. I uważam, że Rosja, no powtarzam praktycznie słowa Putina, to są słowa, oczywiście to jest element wojny propagandowej i ja oczywiście temu nie wierzę, ale on po prostu robi to, co może, ale on tych ludzi nie może zatrzymać w kraju. I on twierdzi o tym, że czym więcej tych zdrajców, tych ludzi, którzy nie popierają wyjedzie, tym lepiej. I dlatego z Ukrainy człowiek w wieku poborowym nie może wyjechać. Z Rosji człowiek w wieku poborowym, no, jeżeli oczywiście nie dostał tam powołania do wojska, wszyscy wyjeżdżają i nadal wyjeżdżają. I on to traktuje, robi dobrą minę, jak to się mówi przy złej grze. No, ale taka jest pozycja jego Putina. Panie no profesorze, a pana przyjaciele, którzy zostali w Moskwie, no właśnie zostali tam, nie wyjechali. I co panu mówią, jak wyjaśniają to, że chcą no, żyć w takiej mówią, Rosji? Że w dniu dzisiejszym to jest po prostu hańba być Rosjaninem. Wstydzą się, że są Rosjanami. Wstydzą się tego, że nic nie mogą zrobić, a nic nie mogą zrobić. Bo pan pamięta, że na początku wojny ludzie wychodzili na manifestacje. Tysiące ludzi. Dzisiaj już nikt nie wychodzi, bo po prostu nie ma możliwości. Każda nawet, tam były takie wypadki, że protest wyglądał tak, że ludzie wychodzili na manifestacje i po prostu brali do ręki czysty list papieru. I byli od razu zgarniani i dostawali kary, jakieś nawet więzienie. Nawet taki protest jest zdumiony. To jest protest, każdy protest w Moskwie zdławiony po prostu w zarodku. I oni po prostu zostają w Moskwie. No, ja mam bardzo dużo osób w moskiewskim memoriale. Ci ludzie po prostu wiedzą, że mają związane ręce. Po prostu płaczą ze swojej bezsilności, bo nic nie mogą zrobić. Środki masowego przekazu wolne praktycznie nie istnieją. Zostaje tylko internet. Ale już kilka przypadków było w Rosji, że za jakieś pytanie o czymś w internecie ludzi po prostu zgarniano. Tam jeden człowiek na Syberii pisał coś na internecie, a jego córka o tym powiedziała w szkole, to jego pozbawili prawa ojcostwa. Zabrali mu tą córkę, wsadzili jego, to znaczy oskarżyli, chcieli mu dać 2 lata więzienia, czy dalej, ja już nie pamiętam coś takiego. Ale to już była przesada, bo później sąd w Rosji, to znaczy tą córkę oddał temu ojcu z powrotem. To już była przesada. Wyraźna. Panie profesorze, to jest jeden przypadek, który znany, ale ile takich praw nie wiemy o tym. Właśnie, ilu nie znamy? To jest pytanie. Panie profesorze, tu postawimy kropkę. Profesor Nikołaj Iwanow, Uniwersytet Opolski. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia życzymy. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia.